chcieli mi odjechać. Gamonie jedne. Dominikowi nie sprawia przyjemności jazda na motocyklu. Dlatego mnie wysłał na tuk-tuku. Muszę wam powiedzieć, że podskakuję tutaj bardziej niż na karuzeli jakiejś. Chociaż karuzele w sumie nie podskakują. To jazda jest bardzo wybojowa, przebojowa, wyskokowa, bo jest mnóstwo dziur. Teraz sobie wyobraźcie, dla mnie to jest jednorazowa przejażdżka. Te dzieciaki tutaj jeżdżą po tych dziurach codziennie, więc myślę, że ich kręgosłupy też swoje dostaną w tyłek. Zobaczcie, jak się zaciesza. Ja słyszę cię. Jak głupi do zera, normalnie się cieszy. Co? Kochanie, kocham cię. Nawet jak się cieszysz, jak głupi do zera. I machasz. A ząbki umyłeś? I w ten oto sposób człowiek dowiaduje się, jak narzeczona się z ciebie nabija. Nasz czas w Kambodży dobiega końca, tym samym kończy się też cała nasza podróż. Dni, jakie nam pozostały, jednak trzeba bardzo dobrze wykorzystać do granic możliwości, więc zacznijmy od naszego jedzenia nocnego i loterii piwnej. To nie bardzo wiemy, co jest, ale zamówiliśmy jedno na posmakę, wygląda jak jajecznica. Hi! Wszyscy są mega przyjaźni. Dobra, siadamy. Zasiadywana impreza. Wygrałeś? Co wygrałeś? Browarka. Browarka! To druga wygrana już dzisiaj. Czekaj. Uwaga. W Kambodży generalnie każda pucha kryje niespodziankę. Thank you. Czyli no, nie wygrałem. No, Natalia, to... sprawdzimy twoją? Sprawdzam. Uwaga. Czy będzie kolejne piwko? Nie. Thank you. Okay. Czyli dzisiaj tylko dwie wygrane. Na 9. Dwie na 9. To ty i tak jeden na 5. Dobra statystyka. Wyjechał prosiak. A, jeszcze tofu brakuje. Tofu przyjdzie, tu jakaś sałatka. Jedzenie kambodżańskie bardzo przypadło nam do gustu. Towarzyszył nam taki oto gość. Niestety minutę później ktoś na nim zaparkował motor. Wracając do konsumpcji, udajmy się na market, aby coś przegryźć. Tutaj dostaniemy wątpliwej jakości, ale o świetnym smaku posiłek, który w najgorszym wypadku zafunduje nam rendezvous po kibelkach. Ale warto zaryzykować. Nasza już chyba ostatnia wizyta na markecie. Kurczę, będzie nam tego brakowało. I night marketów, i marketów, ponieważ tutaj toczy się prawdziwe życie każdego państwa od podszewki. I naprawdę uwielbiamy przychodzić na takie rzeczy. Jest to na pewno obowiązkowy punkt, jeżeli podróżujecie po krajach Azji czy Ameryki Południowej, żeby chodzić na takie markety. Bo tutaj możecie właśnie zagłębić się, poczuć tą prawdziwość państwa. Wyrwać się ze stereotypów trochę i zobaczyć, jak jest. Można na przykład kupić kilo tytoniu. Ale są dobrze zrobione. Dobra. W Kambodży musicie wpaść z grubym plikiem dolarów. Nie no, żartuję, może nie z grubym, ale pogadajmy o kasie. Bo ten plik dolarów za cienki też nie może być. Mimo wszystko Kambodża się ceni i ze względu na dwie waluty trzeba trochę tutaj pokombinować, by nie stracić na wymianie. A tak to mimo, że jest to biedny kraj, to i tak się da dostać wszystko, co potrzebujecie. Ale czas ruszać w drogę, jak tylko wygrzebię motor. Wyłącz światła.
Okej. Nie lubię jeździć motorami, chcę to powiedzieć oficjalnie. Jakoś boję się, że mam brak kontroli nad sytuacją. Dobrze, że księżna nie jedzie ze mną, tak to by było, wiecie, więcej stresu, że się wywalę, poździeramy kolana, ale jakoś ten brak kontroli do mnie nie przemawia. Jest okej, jest to super wygodne w krajach azjatyckich, nie ukrywam, że nie. Ale mi osobiście jakoś tak, no nie wiem, wolę samochód. Zdecydowanie wolę samochód. Leniwa dupa ze mnie. Coś mam jeszcze dodać? A w ogóle, nadal się nagrywa? W ogóle to jedziemy chyba do miejsca, którego nie znajdziecie na mapach oraz nikt wam o tym nie powie. Jest to pustelnia w górach i dlatego, żeby zachować jej unikatowość, tak naprawdę mało kto o tym wie i my również nie powiemy, gdzie ona się znajduje. Jest to podobno świetne miejsce, którego nie da się znaleźć w żadnym przewodniku ani w internecie. Także jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie powiedzieć gdzie. Ale pokazać. Idziemy właśnie do pustelników, ale po drodze jeszcze Paweł zdecydował, że jakąś śrubkę musi dokręcić, bo mu koło lata. A że trasa całkiem sporej długości, to lepiej naprawić niż potem, żeby jakieś jaja wyszły w środku trasy. Ruch na drodze bardzo spory, teraz właściwie się przez chwilę wyciszyło, ale naprawdę tutaj mnóstwo samochodów, najwięcej to chyba skuterów i motorów pędzi tą drogą. Po drodze można zobaczyć mnóstwo takich stoisk z wodą. Są lodówki, w których woda się chłodzi. Zazwyczaj jest wrzucona jakaś wielka bryła lodu i chłodzi całą zawartość takiej przenośnej lodówki. Trzeba chronić pustostan. Okej. Naprawione? Ready? Jedziemy dalej. Czekaj. Jakbyście się zastanawiali, to tak się właśnie suszy ryż, który potem jecie sobie do obiadu. Do warsztatu zaglądaliśmy jeszcze raz. Po ponad 2 godzinach jazdy dotarliśmy do podnóża góry, którą trzeba było zdobyć wspinając się motorem. Tutaj Natalia zwątpiła w moje umiejętności, ja zresztą też, ale udało się podjechać na sam szczyt, tylko raz wypadając z trasy. Rozpoczynamy naszą ostatnią przygodę tej wyprawy, która trwała ponad 300 dni. Wybraliśmy się kilkadziesiąt kilometrów poza miejscem, gdzie mieszkamy. Tak jak wspominałem, nie możemy powiedzieć, jaka to jest lokacja i gdzie jesteśmy. Zakupiliśmy ryby w puszce, ponieważ jest to taki podarunek dla pustelników, żeby wejść do ich domu, do ich świątyni, trzeba przynieść jakiś podarek. I tutaj Paweł powiedział, że najlepiej, jeżeli to jest właśnie ryba w puszce. Tym podarkiem wkupujemy się w łaski, możemy wejść do domku, aby zobaczyć unikatowy ołtarzyk w ich bardzo skromnych domostwach. To, że są pustelnikami, nie oznacza jednak, że są samotni, ponieważ codziennie bardzo wiele osób ich odwiedza. A widoku z domku można im pozazdrościć. Niektóre kapliczki wymagały wchodzenia na kolanach. Idziemy do zamurowanej księżniczki. A wszystkie tego, aby zdjąć buty z szacunku do miejsca. Chips. Lokacje niektórych znali tylko talibywalcy. Szukamy kolejnej małej świątynki. I tutaj Paweł nam pokazał, że idziecie, niby są skały, a tu zaraz schowana świątynia. To już trzecia, którą dzisiaj znaleźliśmy. Jestem bardzo ciekawy, jak ta przygoda. W sumie nie wiem, co powiedzieć, bo jest mi trochę przykro, że już kończymy ten wyjazd. To jest chyba też ten punkt, że jeszcze chyba nie ma tej świadomości, że kurczę, cały rok już minął, że już czas wracać. Taka refleksja mnie teraz napadła. Będzie mi trochę szkoda wracać do rzeczywistości, do pracy, do tego wszystkiego. Udało się, wyszliśmy ze strefy komfortu.
I do tej strefy komfortu teraz musimy chyba wrócić, co? Nie mamy niestety już budżetu na dalsze podróżowanie, nie mamy też czasu. Musimy wrócić do Polski. Nie żebym się nie cieszył, bo ja się naprawdę cieszę, że wracamy do tej Polski. Brakuje mi rodziny, brakuje mi moich kotów, przyjaciół, znajomych, brakuje mi polskiego jedzenia i bardzo wielu takich czynników, których podczas tak długiej podróży się nie ma. Nie wiem, jak to w sumie ująć. Jest mi z jednej strony przykro, ale z drugiej cieszę się, że wyjeżdżamy. Chyba głębsze myśli dopiero dojdą, kiedy już będziemy dalej. W końcu... Ach. Paszka tytoniu się wzięła. Tytoń zostawił. Tu jest paszka tytoniu. Nie przynieśli tego mnisi, bo im kazali, bo w ramach obowiązków mnisich, tylko po prostu dlatego, że tutaj mieszkają. Są pustelnicy. Ci ludzie, których mijaliśmy też, wiesz. To jest, u nas to mogłoby, można byłoby to nazwać tych ludzi szeptunami. Szeptun. W języku polskim jest takie słowo, co nie? Tutaj to jest znacznie głębsze, ponieważ w Kambodży ta religia jest dalej najpierwsza, zanim przed hinduizm z Indii, to były te wierzenia lokalne. Później przed hinduizm. Hinduizm dopuszcza wierzenie we wszystko. Czyli hinduizm nie jest religią jako taką, systemem filozoficznym, który zakłada, że każdy może stworzyć, wierzyć w swoich bogów, może stworzyć w co chce wierzyć. No i czyli hinduizm wciągnął te wierzenia miejsca. Następnie przed buddyzm. Buddyzm także jest zaadaptował, to jest coś innego niż chrześcijaństwo wypleniło to, co było przed tym, co nie tam do gruntu. Tutaj to są i ci ludzie, których teraz widzimy, to oni są właśnie szeptunami, ale oni są hinduistami, ale tego miejsca, powiedzmy tak, to miejsce nie ma religii jako takiej, no ma każdą religię. Ale to jest moje miejsce też, to i każdy może, nie wiem jak chrześcijanie tego podchodzą. No, ale uważam, że to jest miejsce, wiesz, tutaj masz prekeo, tutaj jest Budda. Wiesz, tutaj nie ma podziału. Nie ma absolutnie taki pozytywny bardzo synkretyzm. Jestem bardzo pożyteczny. One robią to, co zrobią jadę. Paweł mówi tutaj o krociągu olbrzymim, czyli taka jadowita stonoga. Podobno nie jest łatwo ją wkurzyć, ale jak już wam się to uda, to ugryzienie jest bardzo toksyczne, a jad powoduje ogromny ból. Osiągają one spokojnie 20 cm i żyje ich mnóstwo w tutejszych lasach. Wspinamy się po 8-wiecznych schodach z 8 wieku. Oblatują je robale. Tutaj lokalni. Schodzą już. Hello. Akun. Że co? Ja ugryzę to. No. Okun. Lokalni pielgrzymi w dół, a my nadal w górę. Podobne te schody pochodzą z 8 wieku. Jak widzicie, są zrobione z kamieni z lawy wulkanicznej. Jest tutaj naprawdę mnóstwo komarów, które zaczynają nas obsiadywać. Mam nadzieję, że na sam koniec nie namawimy się jakiejś dengi. Ale szczyt już widać. I'm gonna go find your mom, Mamy jeszcze 8 mieć, tak? No to dobrze, to babci tutaj zostawimy, czekaj, tutaj dwie,
dwie to cztery, dwie. Dobra, zostawimy im trzy. To jeszcze mamy na górze do obskoczenia. Zostanie nam ile? Jak trzy zostanie, zostanie nam pięć, czyli trzy i dwie, dobrze. Madam, są płyty. Dobrze. A tak pamiętam cię, babcia. A wiecie co? Wiecie co babcia jeszcze robi? Babcia robi takie medyczne rzeczy. Ona to ścina, chodzi po lesie i tutaj suszy. Oni później wiedzą, na co jest co i jak to gotować, gotują do pożarku. Pustelnicy okazują się bardzo życzliwymi, wesołymi i rozgadanymi osobami. Szybko łapiemy kontakt, Paweł nadrabia pokazywanie zdjęć ze swoich wypraw oraz bierze udział w wróżbach. To dla mnie czas, by odgryźć się Natalii za bycie złośliwą. Natalia nie stanęła już w drugim kraju na głowie. Dominik już w 13. Mrówka niesie makaron. Będzie spaghetti na obiad. Pustelnicy mają Facebooka. Wszyscy mają Facebooka. Mam i ja. Tak samo jak mamba. Chociaż mamby nie mam. A fajnie byłoby mieć. Tęsknię za mambą. I za mamą. Za czym jeszcze tęsknisz? W końcu podróż się kończy. Za moją kuchnią, moim ninżą, za polskim jedzeniem. Pomijam w ogóle za rodziną, to wiadomo, nie? To jest bez dwóch zdań. A twoje dwa syny? Za kotami też tęsknię, bo wypada. Bo się obrażę. Mamuś i kocyk. I miss you. Ledwo się odwróciliśmy, a Paweł już jest sfatany. Będę wstawał, więc będę ci masz dziewczynę? Co? Żonę. Żonę już masz. Szybko poszło. Współcześni pustelnicy z tego regionu mają konta na Facebooku, dzieci na studiach, a ich życie jest dużo ciekawsze niż się wydaje. Czas jednak wejść na szczyt, do mistrza ostatniej pustelni. Tutaj oddajemy ostatnie puszki z rybami, a Paweł dodatkowo poddaje się zabiegowi, który ma pomóc w jego samopoczuciu. Tak czasem w filmach udajemy, że coś niby nas interesuje, żeby to lepiej wyglądało, prawda? Także Natalia, nagrywamy, że cię coś interesuje. Teraz zbliżenie. O. A tak rzeczywiście to... Tak rzeczywiście ta ostatnia świątynia jest całkiem interesująca. Wygląda naprawdę z jakiegoś filmu żywcem wyjęta. Ta jest wykonana wyjątkowo z cegły. Tutaj widać jeszcze są wrzeźbienia na niej. Jest tutaj mistrz, ostatni pustelnik. I zajmuje się właśnie takim znachorstwem, szeptuństwem, jak to ujął wcześniej Paweł. Tu robię ujęcie. Stań. Stawała na lodowcu, na wiszącej ponad 50 metrów platformie metalowej. Na wielu, wielu miejscach. Piękna tradycja stanąć w każdym miejscu na głowie. Jak każdy kraj stanie na głowie. Jeszcze Tajlandia nam została, ale nadrobimy, jak będziemy wracać. Ale moje marzenie z dzieciństwa powoli się spełnia. I to planowo miał być ostatni vlog z naszej podróży. Jednak zagłosowaliście w zakładce społeczność, że chcecie zobaczyć jeszcze brakujące materiały z Korei oraz z Ameryki Południowej. Jak najbardziej opublikujemy je.
A tymczasem do zobaczenia 19 stycznia o godzinie 19 na żywo, na live'ie, tutaj na kanale YouTube. Także do zobaczenia, bo chcecie. Zapraszamy. Chcieli mi odjechać, gamonie jedne. Chodź, chodź, bez ciebie nie wracamy. Spróbujemy tego nie spieprzyć.